Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejny odcinek serii Shogi. I dzisiaj zamiast zakładki zadania wybrałem sumę. Czyli mam pewność, że to na pewno będą sumę. No i tutaj już wiem na pewno, że zrzutka wieży powinna być sensowna, ponieważ nie może tego wziąć. A jeżeli lanca to weźmie, no to bierze złoty i jest mat. Czyli po tym musi król uciec. Pytanie, czy ja wiem, co dalej po tym ruchu, to jest kolejna kwestia, bo to nie tak, że jeden ruch znajdę i już od razu jest wszystko dobrze. Promocji nie ma. Mam jeszcze niby srebrnego na ręce, aha, czyli złoty. Król ucieka, srebrny. Czyli tak, jeszcze raz. Wieża, król ucieka. Srebrny tutaj ucieka. No i teraz złoty. Jeszcze pionek będzie. Dobra, czyli zacznijmy od pionka. Wszystko już wiem. Czyli kolejność będzie taka. Będzie wieża, pionek i srebrny. No to jedźmy. I tym sposobem, brawo, rozwiązałem sumę. Teraz tak. Jedyny ruch, który broni mi tej wieży i atakuje króla, to jest goniec tutaj. Mam jednego tokina, który broni tego gońca. Król będzie miał możliwość odejścia tylko tutaj. I co dalej? To jest... Ja bym powiedział w ten sposób. Skoro nie możecie zrzucić pod króla, bo to nie ma sensu, to zrzućcie kawałek dalej króla, żeby była szansa na promocję. I to jest prawdopodobnie ta odpowiedź na ten problem. Dziękuję. Sumę się udało zrobić. Ewidentnie sumę chyba radzę sobie lepiej niż zadaniami. Jak widzicie, jestem na dość zbliżonym rankingu. Teraz tak. Wydaje się, że pierwszym ruchem będzie albo srebrna, albo wieża tutaj, ponieważ go nie schroni, czyli to wydają się prawdopodobnie dobre ruchy. Z drugiej strony trzeba jeszcze pamiętać, że są możliwe ruchy typu wieża tutaj, wieża tutaj i w ogóle na tej linii ogólnie, jak widzicie. Tak, to jest też potencjalna możliwość. No i oczywiście srebrny na A3-1. Tutaj, czyli tutaj. Wygląda na to, że wieża w pozorom na 1-2 jest dobrym ruchem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli król zbije, to po prostu rzucamy tutaj srebrnego z prostym matem w jednym ruchu, a w przypadku ucieczki tutaj rzucamy srebrnego, który broni jednocześnie gońca i daje mata. Dobrze. Kolejne sumy rozwiązane. Pytanie jest teraz takie, bo jak pewnie wiecie, albo nie wiecie jeszcze, pionkami, rzutką pionka nie da się matować. Czyli w tym przypadku prawdopodobnie ten ruch jest nielegalny, bo nie ma chyba ucieczki dla króla. Jakby to był po prostu generał, no to byłby zwykły mat w jednym ruchu. Dlatego trzeba byłoby rozwiązać, jak do tego tematu podejść. Można dać szacha w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. No i oczywiście w ten sposób. Przed tym ruchem chroni oczywiście srebrny tutaj, więc to tak można odrzucić. No i w sumie inny ruch tokenem nie szachuje. Może
srebrny, brak możliwości, ale nie srebrny przy okazji też da szansę ucieczkę dla króla. Po tym ruchu z kolei może zbić tylko i wyłącznie koń. I nie mam innych figur do gry, to też mnie martwi. Czyli wydaje się, że właściwe muszą być ruchy z po prostu zwierzą. Znaczy smokiem w sumie. Czyli tutaj, 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 albo tutaj, albo tutaj. No dobra. I który? Co po tym ruchu? Król odchodzi tutaj na to pole. No nie wiem, naprawdę nie wiem, tutaj nie wiem. Bo wydaje się, że logicznym ruchem mówię, jest ten smok na 2-1, ale... Totalnie nie widzę tego. Jesteśmy na magicznej liczbie 1843 oczywiście, jak ostatnio. No i czego ja nie widzę w tym momencie? Czego ja nie widzę? Ale to nie jest na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Ponieważ nie ma absolutnie co zrobić z tym królem tury Tejasza. Robi marsz i nie ma. Chyba, że tak zrobi, ale to wtedy... On tutaj ucieknie. Tak, odpowiedzią może być zdecydowanie wzięcie tej lancy, tylko problemem jest tutaj ta ucieczka króla. Czyli jeżeli bym zrobił tak, on tak, ja tak, no to wtedy tutaj królem ucieka i no, w domu bynajmniej nie jestem. No i teraz nie wiem, co zrobić. Naprawdę, znów zawiesiłem się w czasoprzestrzeni. A może pomyliłem się, może mogę zrzucić pionka, tylko nie widzę tego odbicia, ale... No nie, nie mogę zrzucić pionka. No i... Bądź człowieku mądry. Dobrze, nie marnuję waszego czasu. Zrobię ten zły ruch i spróbuję... Poświęcenie konia. Co dalej? Zbiję... Pionek, on musi go zbić teraz, okej. Okay. Czyli zablokowanie tej drogi ucieczki. Sprytnie. Czyli ten pionek był bardzo potrzebny w tej pozycji. Niestety ja tego nie dojrzałem. No tu będzie akurat prościzna, bo to jest po prostu poświęcenie wieży i od razu rzutka do tego jest matem. I mnie właśnie powinniście wyśmiać, bo mówiłem, że to jest prościzna. Nie. No nie wiem. A co tam? Nie, no. Także tak było z prościznami. To możecie się dobrze musicie się pośmiać w tym momencie. Ze mnie. Koń z szachem. No tak, koń. No. A, bo chodziło o to poświęcenie. O, jakże ja... pięknie trzy sumy rozwiązałem i pięknie trzy sumy sknociłem. Cudo. Majster sztyk w moim wykonaniu. No dobrze, może tak po prostu. Srebrny, niesrebrny,
No to zrobimy tylko nie w ten sposób. Ojku. No i tutaj niby proste suma, nie wiem jak to zrobić. Absolutnie, absolutnie. Niby wydaje się, że po prostu wzięcie tego, ale jak odbije królem, no to ma drogę ucieczki. Nic może jednak. Poświęcenie? Tylko w którym miejscu? Zróbmy ten sposób. No i tak właśnie niby takie proste, co ma człowiek przez chwilę musiał myśleć na tym. Goniec. Dlaczego to niepoprawne? Zła kolejność. No i ranking mi spada jak na łeb na szyję. Dobra, ostatnie sumę przestaje się wygłupiać, bo to naprawdę żal tylko mi ściska. Goniec. Złoty. Mniej analizowania, więcej robienia. Prawidłowego robienia. Dobra, nie robię więcej. Dzięki serdecznie za oglądanie. Te zostawię na kolejny raz. Trzymajcie się cieplutko i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.